I wszyscy teraz komentują i zastanawiają się nad tym, co mówił Władimir Putin w swoim orędziu do narodu, jakie będą reperkusje z tym związane. I o to także zapytamy naszego gościa, pani Anna Łabuszewska, Tygodnik Powszechny, blok 17 Mgnień Rosji. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Główne przesłanie, które płynie z orędzia Władimira Putina, to? Częściowa mobilizacja. I chęć przytwierdzenia tego, że zajęte i w 2014 roku i w tym roku po 24 lutego tereny Ukrainy zostaną uznane za część Federacji Rosyjskiej. To zmieni ich status. No tak, w ujęciu Władimira Putina. Wczoraj już były zapowiedzi przeprowadzenia referendum w tych właśnie zaokupowanych terytoriach Ukrainy i no, można przewidzieć, jakie będą podane wyniki. Że, tak zresztą powiedział Putin w tym wystąpieniu, że on wie doskonale, że większość mieszkańców tych terytoriów chce wstąpienia do Rosji. Można przewidzieć, że chodzi o właśnie takie zatwierdzenie tego panowania nad zajętymi terenami. To zapewne jest bezpośrednia reakcja na udaną kontrofensywę armii ukraińskiej i odbicie 3000 kilometrów kwadratowych obwodu charkowskiego i części donieckiego. Tak, ale w wystąpieniu tym i co przede wszystkim przebija się do opinii publicznej, pojawia się sprawa broni jądrowej, pojawia się sprawa szantażu nuklearnego, o którym mówi Władimir Putin, że to Zachód stosuje szantaż nuklearny i pojawia się to właśnie w tym kontekście. Tak, jak czytałam skrót tego wystąpienia, to miałam wrażenie, że przeszłam na drugą stronę lustra i widzę odbicie tego, jaka jest rzeczywistość, czego dokonuje na przykład armia rosyjska na podbitych terytoriach, stosując terror i zabijając ludność cywilną, torturując i tak dalej. Tutaj właśnie prezydent Putin opowiada o tym, że to jest metoda stosowana przez armię ukraińską i dlatego właśnie Rosja musi zapewnić bezpieczeństwo ludności tych terenów. I tak samo to, co słyszę codziennie od dłuższego czasu w rosyjskich programach telewizyjnych i ciągłe wspominanie o tym, że Rosja powinna użyć albo taktycznej broni przeciwko Ukrainie, a ostatnio powtarzały się zapowiedzi, że można zamienić w pustynię marsjańską Wielką Brytanię, no to tutaj więc no, jest regularnie taki nacisk właśnie, że to Rosja użyje broni nuklearnej przeciwko Zachodowi, no to znowu mamy takie lustrzane odbicie. Także to Rosja oskarża Zachód o to, że Zachód stosuje szantaż jądrowy. No, zresztą Zachód jest cały czas i w tym przemówieniu również był tak przedstawiony jako strona, która powoduje eskalację która w ogóle jest stroną konfliktu i zagraża Rosji. Tutaj były myśli takie wypowiedziane, że celem Zachodu jest rozczłonkowanie Rosji, że w nawiązaniu do 91 roku, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, to teraz Zachód ma taki niecny zamiar wobec Federacji Rosyjskiej. No, czyli znowu mamy taką narrację, która odwraca porządki, która pokazuje jakieś wyimaginowane cele Zachodu po to, no, żeby pokazać, że my, władza, Kreml, Putin, będziemy walczyć o to, żeby Zachodowi się nie udało.
Pojawił się także taki wątek, że kraje Zachodu chcą, aby wojna przeniosła się na teren Rosji i że to tutaj działania wojenne powinny się odbywać, że kraje zachodnie naciskają na Kijów, aby właśnie ten przeniósł działania na terytorium Rosji. Cały czas, tak jak pani mówi, jest to, rozumiem, metoda zastraszania obywateli i demonizowania oczywiście Kijowa i tego, co się dzieje w rządzie ukraińskim. Tak, no zresztą Putin użył w swoim wystąpieniu takich słów, jak właśnie przy określaniu władz w Kijowie jako banderowców, jako spadkobierców tych, którzy są antyrosyjscy i którzy są neonazistami, takie dokładnie określenie padło. Więc to też jest próba przedstawienia rządu w Kijowie jako władz w Kijowie jako tych, którzy właściwie nie mają prawa być, nie mają prawa rządzić, nie mają prawa decydować o tym, jak będzie wyglądało państwo ukraińskie. Państwo ukraińskie jest znowu przedstawione jako byt, który nie ma prawa istnieć. Jakie będą reperkusje związane z tym wystąpieniem? Już poniekąd wiemy, na groźby Putina między innymi zareagowało brytyjskie MSZ. Ta deklaracja jest niepokojącą eskalacją. Zagrożenie powinniśmy traktować poważnie, czyli cel osiągnięty, pani redaktor. No tutaj cały czas rosyjska opinia publiczna domagała się w dużej części, zwłaszcza ci tak zwani jastrzębie, czyli ludzie, dla których ta wojna jest żywiołem i uważają, że cele ogłoszone przez Putina są prawdziwe i chodzi o to, żeby unicestwić Ukrainę jako byt państwowy. No to po kontrofensywie ukraińskiej podniosły się te głosy bardzo mocno, że nie możemy się poddać, że trzeba dołożyć wszelkich starań i rzucić do walki tych, którzy teraz sobie siedzą wygodnie na kanapie i oglądają w telewizji, jak wygląda wojna. Więc zaangażowanie dużej części społeczeństwa, większej niż ta, która do tej pory jest zaangażowana. Bo do tej pory to była taka, powiedziałabym, lajtowa polityka, że właściwie, no zwłaszcza ludności, mieszkańców wielkich miast się nie dotyka, Rosjanie, nic się nie dzieje, my sobie tutaj radzimy. No ale okazuje się, że sobie nie radzimy, więc trzeba dołożyć paliwa do tego kotła, w którym się ta wojna gotuje i oczywiście zmienia też samą sytuację w Rosji. No teraz mają swoją godzinę właśnie jastrzębie, czyli zaostrzenie sytuacji. Czytałam takie domniemania, takie sugestie politologów, że chodziło o to, że Kreml nie zamierzał tak reagować ostro, ani rozpisywać referendów, ani tym bardziej ogłaszać częściowej mobilizacji, ale właśnie ci jastrzębie przystąpili do taki manewr wyprzedzający, zrobili obawiający się o swoją skórę Tataszkowie, którzy rządzą w Donbasie, wystąpili z inicjatywą sami, wcześniej to przeprowadzili, ogłosili referenda i właściwie Kreml został postawiony trochę przed faktem dokonanym. No jeszcze są takie ciekawe domniemania, że chodziło o to, żeby przygotować jakoś na urodziny okrągłe, 70. urodziny Władimira Putina, jakąś miłą niespodziankę dla niego. On obchodzi urodziny 7 października, więc czasu jest niewiele. No a sypały się poszczególne klocki tej układanki tak szybko, że też no, trzeba było z punktu widzenia Kremla zareagować mocno, żeby tę układankę jakoś jeszcze utrzymać w tych ryzach, które zostały zarysowane. I niejako Putin znalazł się trochę w przymusowej sytuacji, że musiał reagować mocno i
sam wystąpić, sam znowu pokazać swoją twarz i rzucić nowe hasła. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Czy to się okaże skuteczne, zobaczymy. Ukraina powiedziała, że władze Ukrainy powiedziały, że nie uznają referendów. Zachód powiedział, że uznaje integralność terytorialną Ukrainy i żadnych takich akcji też nie uzna. Społeczność międzynarodowa jasno stawia sprawę. To są terytoria Ukrainy i referenda nie zostaną uznane. I jeszcze jeden wątek związany z Federalną Służbą Bezpieczeństwa albo w ogóle ze służbami. Wiemy, że wielu funkcjonariuszy FSB jest w więzieniach, zostali osadzeni albo przebywają w aresztach domowych za złe informacje, które docierały do Władimira Putina, za to, że nie przekazali tych niewygodnych informacji właśnie prezydentowi Rosji, ale w tym kontekście pojawia się także nazwisko innego działacza. Mówię oczywiście o rosyjskim działaczu na rzecz praw człowieka. Jest to Władimir Osieczkin. Jak pani odbiera te informacje związane z ewentualną próbą zamachu na jego życie? Czy to jest tak ważna, istotna postać? I jak służby w tym wszystkim możemy postrzegać ich działanie i to, co właśnie robią? Władimir Osieczkin, jego nazwisko wypłynęło w zeszłym roku, kiedy on ujawnił bardzo wiele materiałów na temat praktyk, które są stosowane w rosyjskich więzieniach, koloniach karnych. A chodziło o torturowanie więźniów, o wywieranie na nich nacisku metodami bezprawnymi. Tam on opisywał rzeczy niesłychane zupełnie, masowe praktyki gwałtów i wywierania nacisku po to, żeby złamać danego więźnia, zmusić do współpracy, wymóc haracz. No, tym się zajmowała Federalna Służba Więziennictwa w tym raporcie Osieczkina. Jemu pomagał człowiek, który miał wgląd w zasoby, bazę danych Federalnej Służby Więziennictwa, więc no tak bardzo, bardzo miarodajne były te materiały, które zostały opublikowane. Osieczkinowi grożono, że za ujawnienie tych danych zostanie pociągnięty do odpowiedzialności albo wręcz wyeliminowany. On wyemigrował, dostał takie miejsce pobytu chronionego we Francji. Ten człowiek, który pomógł mu w ujawnieniu danych na temat sytuacji w rosyjskich koloniach karnych, też wyjechał z Rosji, chroniąc swoje życie. No ale właśnie, tak jak pani wspomniała, Federalna Służba Bezpieczeństwa nie wybacza takich posunięć kompromitujących służby, które działają we własnym paradygmacie i uważają, że wszystko im wolno. Znamy wydarzenia z Francji, z Biarritz, gdzie zamieszkał Osieczkin z rodziną, z jego relacji. On tylko zarysował to, co się stało, bo na razie śledztwo się toczy, obowiązuje tajemnica, a mówił o tym, że został uprzedzony, że może dojść do zamachu na jego życie. W związku z tym był czujny i chroniony właśnie, jeszcze wzmocniono jego ochronę. Zauważył, kiedy szykował się do kolacji z rodziną, zauważył kątem oka czerwony punkcik, który się przesuwa po ścianie.
wydał komendę żonie i dzieciom, żeby się kładły na podłogę momentalnie. Sam też się położył, co uratowało im życie, bo nastąpiła seria strzałów i zniszczona została szyba, została zniszczona część domu. No na razie tyle powiedział. Kto i na tego razie dokonał? Tyle. Wiemy. Na razie musimy też kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za te najświeższe informacje. Pani Anna Łabuszewska, 17 Mgnień Rosji Blog, a także Tygodnik Powszechny. Bardzo dziękuję, ale czas nas nieubłaganie goni. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiamy.